Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj porozmawiamy o złych turystach, a raczej o złym zachowaniu turystów, czyli tourists behaving badly. Mogą być turbulencje, więc proszę zapiąć pasy. Gotowi? No to lecimy. Odcinek 17. W zeszłym tygodniu znowu mnie nie było, bo niestety rozliczenia podatkowe zajęły mi więcej czasu niż przewidywałam, ale mogę już spokojnie powiedzieć, że mam to za sobą i kolejne szaleństwo dopiero za rok. Jedyne co mi teraz pozostało to spakowanie się na wyprawę do Tuvalu. Ale zgodnie z moją tradycją, ja pakuję się zawsze na ostatnią chwilę. No i to właśnie dzięki takiej pakowaniowej, pakowniczej prokrastynacji możecie słuchać teraz tego odcinka. Bo zamiast pakowania, nagrywam ten podcast. I przy okazji, jeśli słuchacie podcastu na YouTubie, to oglądacie również migawki z miasteczka Yuzawa w prefekturze Niigata. I o miasteczku Yuzawa będziemy również rozmawiać w dzisiejszym odcinku. I o czym jeszcze będzie dzisiejszy odcinek? O zagranicznych turystach w Japonii, którzy zachowują się, jakby to delikatnie powiedzieć, w sposób, który pozostawia wiele do życzenia. I jak takie zachowanie turystów wpływa na to, jak traktowani są przez rdzennych mieszkańców cudzoziemscy rezydenci. Oczywiście, tu w Japonii. Mogę się jednak domyślać, że podobne sytuacje mają również miejsce w innych miejscach, w innych krajach, szczególnie w tych, gdzie turyści wyglądają inaczej niż ludność lokalna. No i oczywiście mam tu na myśli wygląd fizyczny. Czyli tutaj u nas w Japonii to będzie typowy Japończyk versus osoba, która... Na podstawie wyglądu można założyć, że nie pochodzi z Azji. No ale zanim przejdziemy do tematu, to uprzejmie informuję, że dzisiaj również będzie konkurs. Bo zbliża się odcinek numer 20, który no niestety pojawi się po podróży do Tuvalu. A skoro już o Tuvalu mowa, to właśnie to będziemy również dzisiaj świętować. Cieszę się niesamowicie z tej podróży i chciałabym, żebyście cieszyli się nią razem ze mną. I w związku z tym przygotowałam dla Was coś małego specjalnego. Co to jest? Dowiecie się pod koniec odcinka. Więc albo słuchajcie całości, albo od razu przeskoczcie do końca. Ale uprzedzam, jeśli przeskoczycie, to minie Was dosyć kontrowersyjny temat, który dzisiaj będziemy poruszać. Temat złych turystów chodził mi po głowie już od dawna i tak się zabierałam za niego jak rak za grzybobranie. Aż tu nagle, w zeszłym tygodniu, pojawiły się informacje w wiadomościach, że jakoby część ulic w dzielnicy Gion, Kyoto, ma zostać zamkniętych dla turystów. A przyczyną tego właśnie jest chamskie i bezczelne zachowanie ludzi odwiedzających Japonię. No i niestety, ponieważ cudzoziemskiego turystę zawsze jest łatwiej zauważyć niż Japończyków podróżujących po własnym kraju, więc sporo tego oburzenia skierowanego jest właśnie do cudzoziemców. I muszę Wam się przyznać, że kiedy w czasach przed pandemią słyszałam opowieści o turystach, którzy nie przestrzegali przepisów albo celowo ignorowali to, o co się ich prosiło, to zawsze byłam przekonana, że moi rozmówcy przesadzają. Że tacy turyści to odosobnione wyjątki. No sama takich spotkałam, ale nie chciałam wierzyć, że miało być tak źle, jak mi mówiono. I już nawet podejrzewałam, że być może w części przypadków było to spowodowane po prostu uprzedzeniem niektórych Japończyków względem cudzoziemców.
Nie chcę tu używać słowa dyskryminacja, bo to jest bardzo mocne określenie. Ale tak, przyznam się, myślami szłam właśnie w tym kierunku. Podczas pandemii miałam okazję pojeździć trochę po Japonii. I jeśli myślicie, że była to pusta Japonia, to będziecie w błędzie. Japończycy, ciesząc się z tego, że w kraju nie było zagranicznych turystów, masowo ruszyli na zwiedzanie własnego kraju. I mieliśmy tutaj nawet specjalny program rządowy dofinansowujący krajową turystykę. I był to również chyba pierwszy raz, kiedy po tylu latach w Japonii zauważyłam, jak byłam traktowana przez Japończyków. Bo wiecie, jak to jest. Człowiek w jednym miejscu przez cały czas siedzi, to przywyknie do tego, co się dzieje naokoło niego. I na pewno sprawę już nie zwraca uwagi. No i przede wszystkim we własnym mieście, we własnej okolicy, tam gdzie się mieszka, miejscowi ludzie już po prostu przywykną do ciebie i przestaną traktować cię jak kogoś totalnie obcego. Bo wtopisz się w codzienną rzeczywistość i nikt nie będzie wybałuszał na ciebie oczu. A tak przy okazji, to wydaje mi się, że czasy wybałuszania oczu na cudzoziemców to minęły z końcem lat 80. ubiegłego wieku. Ale podróżując podczas pandemii, zauważyłam właśnie to coś, na co nigdy przedtem nie zwracałam uwagi w mojej własnej tutaj okolicy. A mianowicie, że byłam traktowana jak cudzoziemska turystka. Pomimo tego, że granice kraju były zamknięte i Japończycy o tym wiedzieli, to byli święcie przekonani, że ludzie tacy jak ja przyjechali do Japonii na dniach, niedawno. I tak właśnie mnie traktowali. Jak kogoś, kto nie powinien tu być. A same miejsca, które żyły z turystyki, miały wtedy przedziwne rozdwojenie jaźni, że tak powiem. Widać to było najlepiej na przykładzie Kyoto. W Kyoto branża turystyczna ubolewała na brak zagranicznych turystów, a z kolei lokalne władze i mieszkańcy oddychali z ulgą, bo było brak tłumów zagranicznych turystów. No takim to chyba nigdy nie dogodzisz. I tak źle, i tak niedobrze. Do Kyoto mam daleko, ale zaraz pod nosem mam bardzo turystyczną miejscowość, którą odwiedzamy dosyć często. Nazywa się Karuizawa i jest położona w prefekturze Nagano. Jest to urocze miasteczko, które żyje z turystyki. I dzięki ogromnemu outletowemu mallowi żyje głównie z turystyki chińskiej. Ale Karuizawa to przede wszystkim najbardziej ekskluzywna miejscowość wypoczynkowa w Japonii. Rodzina cesarska ma tam willę. Bill Gates ma tam willę. No i w zasadzie to chyba każdy japoński, i nie tylko japoński, bogacz ma tam willę. Ale podobnie jak w Kyoto, panuje tam przedziwne rozdwojenie jaźni. Podczas ostatniego wypadu po chleb do Karuizawy, bo tak, jeździmy tam do piekarni, rzuciło mi się w oczy coś takiego, dziwnego. No nie wiem, może zawsze one tam były, a ja nigdy nie zwracałam na nie uwagi, ale teraz były dosłownie wszędzie i o wiele większych rozmiarów. A chodzi tu oczywiście o tabliczki z napisami po angielsku, które mówią, czego nie wolno robić. Nie dotykać produktów, nie brać do ręki, nie fotografować w sklepach, nie blokować przejścia, nie blokować ulicy, absolutnie nie latać dronem. I przy słynnym kościele Świętego Pawła nie robić sesji ślubnych bez pozwolenia. Co tam się stało w tej Karuizawie podczas ostatniego sezonu, że teraz takie ostrzeżenia są potrzebne? No, myślę, że najprawdopodobniej stało się to, czego sami byliśmy świadkami wychodząc z kościoła. Podjechał minivan, wyskoczyła para, wyskoczył fotograf z asystentem i kilka innych osób. Wszyscy byli cudzoziemcami mówiącymi po francusku. Panna zrzuciła długi płaszcz, a pod nim miała na sobie suknię ślubną. I w ekspresowym tempie, dosłownie jak byłby to jakiś flash mob, zrobili dokładnie to, czego napisy ostrzegały, żeby nie robić, czyli sesję ślubną. Wzruszyłam wtedy ramionami, no cóż, idioci są wszędzie.
Ale kiedy na głównym deptaku w sklepie z kocimi akcesoriami powitano mnie słowami no photos po angielsku, bo akurat miałam telefon wiszący na pasku, to czułam się trochę niefajnie. Nie miałam zamiaru robić żadnych zdjęć, po prostu chciałam zobaczyć, co interesującego kupić mojej królowej jaśnie pani i władczyni na jej 19 urodziny, bo tak, moje kocince stuknęło 19 lat w lutym. Ale przy tych dosyć agresywnych no foto odechciało mi się zakupów. Szczególnie kiedy japońska para, kiedy weszła do sklepu, to powitano ją ich typowym japońskim irashimase zamiast no photos. Wróciliśmy do domu i zapomniałam o tym incydencie. Ale kilka tygodni później wybraliśmy się do miasteczka Yuzawa w prefekturze Niigata. Yuzawa to również rejon, który żyje z turystyki. Przede wszystkim z turystyki zimowej, bo słynie z ośrodków narciarskich. I słynie do tego stopnia, że ma aż dwa przystanki Shinkansenów. Jeden to Echigo Yuzawa, który znajduje się w centrum miasteczka, a drugi to Gala Yuzawa, który jest bezpośrednio w ośrodku narciarskim. I tak też właśnie Yuzawa reklamuje się dla turystów, że można wsiąść do pociągu w Tokio i 90 minut później wysiadać niemal bezpośrednio na stoku. Na pierwszy rzut oka Yuzawa jest bardzo przyjazna cudzoziemcom. Wszędzie są napisy, dosłownie wszędzie są napisy, w kilkunastu językach. Obsługa stara się dogadać, jedzenie halal jest dostępne. No widać, że znają swoją klientelę i starają się o nią dbać. Ale już w samym miasteczku, na głównej ulicy, vibe jest zupełnie inny. I o ile w Karuizawie nastawieni są raczej na cudzoziemców o pokaźnych portfelach i dlatego starają się ich tolerować, no, z kamiennym wyrazem twarzy, o tyle Yuzawa to zdecydowanie bardziej budżetowa destynacja. I tam się nie patyczkują. Pierwsza lepsza restauracja z brzegu. Na drzwiach wisi ogromny napis po angielsku, że są full, czyli pełni. Zaglądam do środka. Mówią mi, że są full. 30 sekund później zagląda do środka mój mąż i słyszy irashimase i proszę usiąść. Jak widzą, że wchodzę zaraz za nim, to znowu do mnie, że są full. Więc oboje zrobiliśmy w tył zwrot i wyszliśmy. I mąż im powiedział po japońsku, że oczywiście skoro są full, to on też pójdzie sobie gdzie indziej. Druga restauracja. Znowu wisi kartka, że nie ma wolnych stolików, bo są pełni. Po angielsku oczywiście. Nauczeni doświadczeniem wchodzimy do środka. Najpierw mąż, żeby się zapytać, czy mają wolne miejsca. Mówią, że oczywiście, więc siadamy. Od razu ostrzegają nas, że nie mają menu po angielsku. Na pal sześć. Przeżyjemy. Przy samoobsługowej maszynie z napojami? Ogromny napis po angielsku, że za napoje się płaci. A kiedy ja zaczynam nalewać sobie picie, jedna z kelnerek niemal mnie staranowała, usiłując wyrwać mi szklankę z ręki. No, myśmy za napoje zapłacili, ale ona nie czekała na wytłumaczenia. Gaijin przy maszynie musi oznaczać tylko jedno, że nie wie, jak ten system działa. I zacząłem się zastanawiać, ile musieli mieć tutaj nieprzyjemnych sytuacji z cudzoziemcami, że reagują teraz tak agresywnie i zupełnie nie w japońskim stylu. Podczas spaceru po miasteczku widziałam więcej anglojęzycznych wywieszek. Że to miejsce nie jest barem. Nie wolno wnosić własnego alkoholu, nie dotykać, nie siadać, nie blokować wejścia, nie parkować i absolutnie nie latać dronem. I powiem wam, naprawdę, nie tak było w tym miasteczku Yuzawa podczas pandemii. Co tam się działo podczas ostatniego sezonu, że wymagało to tak drastycznych kroków? No, myślę, że cokolwiek się działo, było to mało przyjemne. Na stoku w ośrodku Gala Yuzawa tablice, że nie wolno latać dronem, że śmieci wyrzucać można tylko do odpowiednich pojemników, że miejsca w restauracjach są tylko dla klientów. Oprócz tablic, z głośników również lecą nagrane ostrzeżenia w kilku językach. Dosłownie, mówię wam, pracownicy tego ośrodka powinni być automatycznie nominowani do kanonizacji na świętych za samą cierpliwość. Ale i tak podczas jednej z moich wizyt policja musiała być wezwana, bo pomimo tych wszystkich ostrzeżeń ktoś zdecydował się na latanie dronem. Cudzoziemiec?
Oczywiście. A skoro już jesteśmy w temacie dronów, to powiem szczerze, że mam nadzieję, że istnieje specjalny krąg piekła dla tych wszystkich, co latają dronami bez odpowiednich pozwoleń. Bo w Japonii pozwolenia trzeba mieć. Więc powiem Wam, zdziwiłam się mocno, kiedy jeden travel blogger, Polak na dodatek, twierdził, że żadnych pozwoleń nie trzeba i że w Japonii latało mu się zupełnie bezproblemowo. I kiedy zostawiłam komentarz z linkiem do odpowiednich urzędowych regulacji na ten temat, to go po prostu skasował. No ale dron jak dron, nie każdy go ma. Ale chyba każdy ma telefon, którym pstryka zdjęcia albo nagrywa filmiki. Tablice z napisami No Photos? Pff, kto by się nimi przejmował? Przecież na wakacjach jesteśmy, wrócimy do własnego kraju, do domu, nikt nas nie będzie ścigał przecież. I od razu przypomniało mi się zdjęcie pewnej blogerki, również Polki, pstryknięte w świątyni, w której wiem na 100%, że jest znak nie wolno robić zdjęć. Ona po prostu usunęła ten znak w Photoshopie i twierdziła, że znaku nie ma. A jak jest, to mam jej udowodnić i zrobić zdjęcie. Ja tak, mam robić zdjęcie znaku nie robić zdjęć. Fajnie to sobie wymyśliła. I takie zachowanie jest tak nagminne, że już chyba powinniśmy przestać się dziwić. Na przykład, kilka dni temu Amerykanka, travel influencerka, z setkami tysięcy obserwujących dosłownie, właśnie wróciła z Japonii, zachwycona. Kocha ten kraj, chce się tu przeprowadzić. W Tokio ludzie, którzy ją gościli, Japończycy, zabrali ją jako gościa na prywatny koncert rockowy. I sama się przyznała, że choć był zakaz filmowania, to ona po prostu musiała filmować. Bo było to tak niesamowite wydarzenie. I oczywiście musiała wrzucić ten filmik na social media, żeby pokazać innym, jaka to dziwna i dziwaczna jest ta Japonia. I jeśli byłabym jej obserwatorką i fanką, to naturalnie pomyślałabym, że skoro ona mogła robić zdjęcia, no to mogę i ja. I tak to się kręci. Na forum o podróżach do Japonii jedna turystka skarżyła się, że została rasistowsko potraktowana przez właściciela straganu z ciasteczkami taiyaki. I nie miała pojęcia dlaczego. Od słowa do słowa okazało się, że dotknęła palcem jednego z ciastek. I właściciel straganu się zdenerwował. I wcale mu się nie dziwię. Też bym się zdenerwowała. Na swoje usprawiedliwienie turystka twierdziła, że miała zamiar kupić to ciasteczko. No ale skąd miał sprzedawca o tym wiedzieć? Jedyne co widział to cudzoziemka dziabiąca paluchem w ciastko. A z kolei nie tak dawno temu padło pytanie na jednej z grup turystycznych na temat fotografii ulicznej w Japonii. I tutaj akurat Japonia ma bardzo elastyczne podejście do sprawy. Ale od słowa do słowa i w końcu wyszło na jaw, że ów fotograf miał na myśli łapanie ulicznych zdjęć gejszy w Kioto. I trudno było tej osobie przyjąć do wiadomości, że bodajże już od 2019 roku, jeśli nawet nie wcześniej, jest zakaz robienia tym paniom zdjęć bez ich zgody. A fotograf na to, no przecież jestem fotografem na całym świecie, robiłem zdjęcia ludziom na ulicy, więc dlaczego Japonia miałaby być inna? No i teraz już jasne, dlaczego w Kioto pełno jest tabliczek z napisami i obrazkami odnośnie tego, co wolno i nie wolno. Bo niektórzy ludzie nie chcą przyjąć do wiadomości, że odpowiedzią na ich pytanie jest nie. I że reguły, zakazy, nakazy i przepisy dotyczą wszystkich, w tym również ich. Wydaje mi się, że Japonia jest traktowana jak jakiś egzotyczny park rozrywki przez bardzo wielu turystów. Zachowują się tutaj tak jak ja zachowywałam się na safari w Parku Narodowym w RPA. Nie, nawet nie, bo wiecie, na safari zwierząt nie można dotykać. A w Kioto jednej z gejsz zniszczono bardzo drogie kimono, a innej wrzucono niedopałka za kołnierz. Dosłownie słów brak na określenie takiego zachowania.
Ludzie, opamiętajcie się. Japonia to nie ogród zoologiczny. A Japończycy to nie egzotyczne okazy na wybiegu. A tak właśnie bardzo często są traktowani. A to z kolei wpływa na to, jak Japończycy traktują cudzoziemców. To działa prawie tak samo jak trzecie prawo Newtona. Każdej akcji towarzyszy przeciwnie zwrócona reakcja. I stąd też te wszystkie tablice, znaki, nakazy i zakazy. Nie siadać tutaj, nie dotykać, nie robić zdjęć. A teraz do tej listy możemy zaliczyć zamknięte ulice w dzielnicy Gion w Kyoto. Czy turyści przejmują się tym faktem? Sądząc z wiadomości na mediach społecznościowych, zupełnie nie. Przeczytałam nawet komentarze, że grzywna w wysokości 10 tysięcy jenów nikogo nie odstraszy, bo to taniej niż rzeczywisty event z gejszą. Bo 10 tysięcy jenów to około 265 zł, a na ulicy, a nuż się uda. A jak się nie uda, to dla turysty też żaden problem, bo przecież wrócą do domu i nikt ich na drugim końcu świata ścigał nie będzie. I taka logika chamskiego zachowania w równej mierze zdumiewa mnie i wkurza. Poproszę pani, co my się będziemy przejmować? Przecież na wakacjach jesteśmy, nikt nas tu nie zna. A wracać też tu raczej nie będziemy, bo za daleko. No i proszę pani, no Japończycy tacy mili i uprzejmi, przecież kilka zdjęć nikogo tu z równowagi nie wyprowadzi. Nie, co to jak u nas. Czyli w tłumaczeniu, nikt w Japonii nikomu popysku nie da. Nawet jak będziemy zachowywać się jak ostatnie chamy. Czyli u siebie w domu tak by się nie zachowywali, ale w Japonii nie widzą tu żadnych problemów. A problem jest, i to dosyć poważny. Bo wbrew pozorom, Japonia to nie turystyczne zoo, ale również czyjś dom. A Japończycy to nie okazy na wybiegu, a normalni ludzie, którzy żyją tu normalnym życiem, w normalnym kraju. I ten kraj to również mój dom. Niestety, tak się składa, że nie wyglądam jak większość mieszkańców w tym kraju. I na podstawie mojego wyglądu jestem z góry oceniana jako turystka. Z założenia chamska, bezczelna, nie potrafiąca trzymać się reguł dobrego wychowania i zdrowego rozsądku. I w desperacji lokalni mieszkańcy, którzy już mieli bliski kontakt z takimi turystami, traktują mnie jak jedną z takich właśnie przypadków. I stąd tablice ostrzeżenia, restauracje, które udają, że są pełne, bary, które odsyłają cudzoziemców gdzie indziej, a teraz zamknięte ulice w dzielnicy Gion w Kyoto. Kiedyś myślałam, że główną przyczyną takich niefortunnych sytuacji są problemy w porozumiewaniu się, że to kwestia językowa. Teraz już wiem, że wcale tak nie jest. Niektórzy turyści naprawdę zachowują się po chamsku i ich zachowanie odbija się rykoszetem na tym, jak traktowani są przez Japończyków cudzoziemcy, którzy mieszkają w Japonii. Więc osobiście ja cieszę się, że niektóre uliczki w Gion zostały zamknięte. Nie spowoduje to, że nagle chamscy turyści zaczną zachowywać się lepiej. Ale jeśli ten zakaz da do myślenia choć jednej osobie, to uważam, że jest tego warty. A z drugiej strony Gion to przecież tylko bardzo mała część Japonii. Jest wiele innych, tradycyjnych miejsc do odwiedzenia o podobnym klimacie. No a co wy o tym myślicie? Czy tego typu zakazy mają w ogóle jakiś sens? Czy cokolwiek one zmienią? Czy może będą traktowane jako bezsensowne utrudnienie przez turystów i kompletnie ignorowane? Sama nie wiem. Ale wiem na pewno jedną rzecz. Teraz przenosimy się do bardziej pozytywnych wiadomości. Pamiętacie, że na początku dzisiejszego odcinka wspominałam, że robimy dziś coś specjalnego? Czyli będzie konkurs.
A o co w tym konkursie chodzi? O pocztówkę z Tuwalu. Tuwalu to jedno z najmniej odwiedzanych krajów świata, więc pocztówka stamtąd to nie lada rarytas. I mam tylko nadzieję, że pocztówki tam istnieją, bo wam obiecuję, a naprawdę nie wiem, nie orientuję się w sytuacji. Ale trzymajmy kciuki. A jak taką pocztówkę dostać? Bardzo prosto. Zaobserwujcie mój profil na Instagramie i zostawcie komentarz, o czym chcielibyście usłyszeć w tym podcaście. Albo zaobserwujcie podcast na YouTubie i zostawcie komentarz pod tym odcinkiem. Albo dodajcie ocenę podcastu na Spotify lub Apple Podcasts i wyślijcie mi maila. Albo zróbcie wszystkie trzy rzeczy. Te osoby dostaną dodatkową niespodziankę. A jeśli już mnie obserwujecie, również możecie dostać pocztówkę. Wystarczy tylko zostawić komentarz na Instagramie albo na YouTubie i wysłać mi wiadomość. Komentarz o czym? O tym, co chcielibyście usłyszeć w tym podcaście w kolejnych odcinkach. Linki do wszystkich mediów społecznościowych, gdzie można mnie znaleźć, będą w opisie do tego odcinka, więc proszę zajrzyjcie tam. Mój username to twocatstrooper. Cyfra 2, Cats Trooper w pisowni angielskiej, wszystko jako jedno słowo. Więc to już wszystko na dziś. Czas lądować i wracać do rzeczywistości. I teraz już naprawdę muszę się pakować i zorganizować gotówkę, bo w Tuwalu nie ma opcji płatności kartą. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot po powrocie z wyprawy na Tuwalu. Do usłyszenia.